dzień dobry w nowym odcinku. Tak, niech żyje Jezus w duszach naszych i dzisiaj to pozdrowienie ma szczególne znaczenie. Tak, aż się przygotowałam na odpowiedź od razu. Teraz i w wieczności. Tak, bo zaczynamy nową serię, właśnie poświęconą tej prawdzie, że Jezus żyje w nas. Będziemy mówić o duchowości ruchu Solaris. Tak, ale ta seria nie powstałaby, gdyby nie nasi patroni, gdyby nie nasi darczyńcy, więc chcemy wam serdecznie podziękować za tak ogromny odzew i wsparcie. Dużo nam to ułatwia i stąd też te zmiany, które widzicie i mam nadzieję, będziecie z nich zadowoleni. Tak, nam się też tutaj bardzo wygodnie siedzi. Bardzo. Więc zapraszamy was do komentowania, do lajków, do subskrypcji klasycznie i przechodzimy do tego tematu. A że lubimy robić rzeczy porządnie, to zaczniemy od samego początku. Ja trochę wcielam się, nawet nie muszę się wcielać, ja naprawdę jestem w roli osoby, która niewiele wie i tutaj moja niewiedza, jak zwykle Bóg sobie świetnie z nią radzi i tutaj tak się bardzo... Tak staje się atutem. Dokładnie. I porozmawiamy o tym, czym jest ten ruch Solaris. W ogóle o co chodzi i z czego się wzięła ta intencja, że chciałyśmy nagrać na ten temat aż całą serię. Tak, tak. Tutaj Sylwia jakby troszkę was wszystkich reprezentuje, ponieważ pytania, które pewnie będą się rodzić w waszej głowie, to ona wyartykułuje. Tak, mam nadzieję. Mam nadzieję. Tak. No dlaczego chcemy robić taką serię? To ja cała od czubka głów aż po stopy jestem odpowiedzią na to pytanie. Ja po prostu jestem siostrą duszy Chrystusowej i całe moje powołanie, cała misja mojego zgromadzenia i właśnie też dzięki temu świeckiego ruchu Solaris jest związana właśnie z tą prawdą, że Jezus żyje w nas. Dlatego chcę o tym opowiadać. Ja chyba po to istnieję. No to na czym ten cały ruch polega, albo na czym się opiera, bo mówimy tutaj o duchowości, wiadomo, gdyby nie siostra Paula Tajber, to w ogóle tej duchowości by nie było tak wyeksponowanej. Tak, tak, dlatego trzeba zacząć od niej. Od niej. Tak, chociaż oczywiście ta historia jakby nie zaczyna się w XX wieku i od niej w tym znaczeniu, że to jest prawda, która jest w Kościele od początku, ale zawsze było tak, że jacyś wybitni ludzie, którzy mieli taki bardzo osobisty kontakt z Panem Bogiem, często byli tymi, którzy nam o czymś przypominają, czyli ich wrażliwość na relacje z Bogiem powodowała, że jakby dla nas otwierają jakąś tam przestrzeń, która być może została trochę zapomniana, nie? Bo przecież to święty Paweł już mówi takie słowa, że czy nie wiecie, że Chrystus mieszka w was? Nie? Dla niego to jest oczywiste, że każdy chrześcijanin wie, zna i rozumie tą prawdę i nią żyje. Natomiast matka Paula jakby przypomniała to Kościołowi, stała się taką apostołką prawdy obecności Boga w nas i przede wszystkim najpierw sama tą prawdę głęboko przeżyła. Ja jak czytałam siostry książkę, między innymi na jej temat, byłam na rekolekcjach w Siedlec i tam można ją kupić, bardzo ją polecam, Łuskanie kłosów. Ja ją przeczytałam w jedną noc. Nigdy mi się coś takiego naprawdę w życiu nie zdarzyło. Nigdy i pewnie mi się nie zdarzy, bo ja jestem z tych, co lubią spać. Szkoda nocy. Dwa trochę. Ale słuchajcie, jak ja przeczytałam tą książkę, to było 2 lata temu na rekolekcjach, które w ogóle nie dotyczyły jakby tej duchowości. Przysięgam wam, pomyślałam sobie, gdybym kiedykolwiek miała zostać zakonnicą, to w tym zakonie. Bo okazało się, że po prostu ta jej historia, ta jej postawa, ale w ogóle cała duchowość jest mi tak bliska, zaraz po duchowości jezuickiej, ignacjańskiej, że bardzo, bardzo mnie to pociągnęło. I to, co mi się bardzo podoba, to wcale nie jest tak odległa historia, bo to nie jest 1500 któryś tam rok, więc no może nie lata 20, ale przecież tak całkiem niedawno, prawda? To jest młody zakon. Tak, tak. No bo to jest historia, która tak naprawdę prawie że nas dotyka, bo ja na przykład żyję w zgromadzeniu z siostrami, które jeszcze pamiętały matkę Paulę, także to są świadkowie jej życia. Ale jeszcze nawiążę do książki Łuskanie kłosów. Ja ją nazywam książką pierwszego kontaktu, czyli tak, dla kogoś, kto w ogóle tej duchowości nie zna, to tak trochę przełożyłam z polskiego na nasze, żeby to było proste, takie właśnie zjadliwe, dość pociągające.
Zjadliwe to może nie najlepsze słowo, bo to się inaczej kojarzy po polsku. No, ale pociąga na pewno. Smaczne. Pociągające. Tak. Takie łatwe do strawienia. Nawet ostatnio ktoś mi napisał, przeczytałem tą książkę i czuję niedosyt. I bardzo dobrze, o to chodziło. Tak. Nie? To jest tylko wstęp do zapoznania się z tą duchowością. A rzeczywiście postać matki Pauli jest niesamowicie fascynująca. Choćby z racji tego, że ona szukała tej swojej relacji z Bogiem też długo. Myślę, że to jest świetna przewodniczka dla współczesnego człowieka, który też no nie bez bólu odkrywa tego Boga. Dzisiaj to nie jest takie oczywiste, prawda, że wszyscy chodzą do kościółka i wszystko to jest takie poukładane, grzeczne i oczywiste. A ona też miała taki, żyła w takich czasach i też przeżyła taki swoisty kryzys, gdzie odeszła od kościoła. I gdzie szukała sensu życia poza kościołem. Ona nie straciła wiary w Boga. To jest ciekawe, nie? Że jakby zawsze miała poczucie, że istnieje Stwórca, że to wszystko ma sens, że to wszystko jest logicznie poukładane, że jej życie nie jest przypadkowe, ale szukała tego sensu poza kościołem. Uważa, że kościół jest dla ludzi naiwnych, prostych, że to złe duchowieństwo wykorzystuje tutaj naiwność ludzi, prostaczków i tak dalej. Nie miała takiego rozumienia, że w tym kościele jest coś ważnego. Aż Pan Bóg jej to pokazał. I to jest dla mnie fascynujące, że Pan Bóg prowadzi nas do kościoła, bo tam w tym naczyniu, które jest gliniane, często w jakiś sposób obszczerbione, nie najpiękniejsze, ale że w tym naczyniu jest ukryty właśnie ten skarb Jezus Chrystus. I ona tego doświadczyła. To była niesamowita sytuacja. W Wielki Piątek weszła sobie do kościoła świętego Aleksandra w Kijowie. Ona tam studiowała wtedy. Miała 25 lat. Weszła tak obejrzeć po prostu Boży grób. Takie estetyczne przeżycie. Była muzykiem wrażliwym na sztukę, na piękno. I kiedy tam się znalazła, ona po prostu doświadczyła, że Jezus Chrystus jest obecny w kawałku chleba, że tam, gdzie hostia była wystawiona w mostrancji, tak jak wiemy, jak jest w Bożych grobach, nie? Przysłonięta tym tiulem takim, że ona doświadczyła, że to jest żywy Jezus Chrystus. I jak opisuje, upadła wtedy na kolana i po raz pierwszy się przeżegnała od dłuższego czasu i powiedziała takie słowa: to ty jesteś tym szczęściem, którego tyle czasu poza tobą szukałam. I to był moment zwrotny w jej życiu, moment nawrócenia. Wróciła do kościoła, zaczęła się spowiadać, przygotowywać do sakramentu bierzmowania. I to ją zaprowadziło właśnie do odkrycia tej prawdy, która od początku była w kościele, że Jezus Chrystus, żywy Jezus Chrystus, obecny w Najświętszym Sakramencie, przychodzi do nas w komunii i mieszka w nas po to, żeby w nas działać. I to też nie było na początku tak, że ona miała pomysł na ten zakon i tak dalej, tylko rozwijała swoją duchowość. Mnie bardzo ujęło słowa, które wczoraj przeczytałam, które napisała, którym się dzielicie na Instagramie, już wyrzucając różne cytaty, że tak poznałam głębię woli Bożej i jego istotę w jakiś sposób, nie cytuję dokładnie, jestem fatalna w cytowanie, że nie wyobraża sobie, wręcz uważa to za obowiązek, zbliżać ludzi do Boga dalej. Dlatego, że i co ciekawe, nie sztuką jest, mówię swoimi słowami, nie sztuką jest jakby być w niebie, ale sztuką jest, ile dusz my tam ze sobą zabierzemy, żeby przez tą bramę nie przechodzić samej. I mnie to tak ujęło, że tam nie ma o tym, o Jezu, co tu zrobić, żeby zasłużyć na to zbawienie? No to my teraz tak cierpiętniczo będziemy coś robić, tylko ja wejdę, ale co ja mam zrobić, żeby zabrać ze sobą całą ekipę, nie? I to jest właśnie taka bardzo, no powiedzmy sobie, w jakiś sposób święta postać, tak bliska mi się zdaje tym czasom. Niesamowite to jest. Znaczy, myślę, że to jest odruch taki bardzo naturalny. Jeżeli ktoś odkryje wielki skarb, to chce się nim dzielić z innymi. Tak. I rzeczywiście ona miała poczucie misji. Znaczy, czuła się wyraźnie wezwana do tego, żeby
żeby przypomnieć ludziom tą prawdę obecności Chrystusa w nas i uważa, że od tego zależy odrodzenie ludzkich dusz. I coś jest na rzeczy. Znaczy, to nie była jakaś megalomania, że ona teraz coś wniesie w Kościół takiego, co nigdy nie było. Natomiast rzeczywiście ona miała taki w sobie dylemat, jak już się nawróciła, chodziła do kościoła, że jak to jest, że ludzie przyjmują w Komunii Świętej żywego Jezusa, tego samego, który uzdrawiał, który wyrzucał złe duchy, który działał z mocą, przyjmują go w Komunii Świętej, wychodzą z tego kościoła i nic się nie zmienia. Nie. Że na czym polega ta jakaś taka bezsilność dzisiaj tego Pana Boga? Dlaczego on nie może działać? Co się dzieje, skoro jest żywy, prawdziwy? I właśnie to zrozumiała. No bo brakuje ludziom świadomości, nie? Że nie rozumieją jakby, w czym uczestniczą, kiedy przyjmują Komunię Świętą. I to w niej wołało, po prostu się paliły wszystkie alarmy, kontrolki, i to było jej poczucie takiej misji, która jest konieczna, że my mamy dostęp do takiego doświadczenia, takiego bliskiego spotkania z Bogiem i w jaki sposób, można powiedzieć, przeszkadzamy temu Panu Bogu działać, ponieważ no wiadomo, ja mam takie określenie, może nie najlepsze, ale jakoś ono coś próbuje wypowiedzieć z tajemnicy Boga, że Pan Bóg jest niesamowicie kulturalny. Nie? To zły duch się wdziera, gdzie go nie proszą, gdzie znajdzie jakąś dziurę. Natomiast Bóg zawsze czeka na naszą decyzję, na naszą wolę, na akt wiary, na świadomość. I ona uważa, że no to jest decydujące. Jeżeli ludzie przyjmują Jezusa w Komunii Świętej i oczywiście my wierzymy, że sakramenty działają, tak jak my mówimy, same przez się, czyli jeżeli ważnie sprawowany jest sakrament, to Jezus jest obecny w nas, ale brak świadomości powoduje, że Jezus jakby jest trochę jak w więzieniu. No, trzeba budzić tą świadomość, trzeba uczyć ludzi tego, żeby się zwracali do tego Jezusa, żeby mu pozwalali działać, żeby poddawali swoje człowieczeństwo pod jego wpływ. I to było w niej tak mocne, że właściwie od zera zaczęła tworzyć zgromadzenie zakonne, które miało tą prawdą żyć i nią, ją przekazywać innym. No i w ogóle czuła, że to jest jej życiowa misja. No i jak ona, w jaki sposób ona tą duchowość rozwijała, jak wy ją kultywujecie też teraz dalej, tak? Znaczy można powiedzieć tak, że tutaj nie ma zbyt wiele do rozwijania. Znaczy rzucenie tej jednej prawdy, tego, że Bóg jest obecny w nas, że Jezus Chrystus jest obecny w nas, i uczenie ludzi tej świadomości, żeby żyli tą prawdą, żeby sobie to uświadamiali, żeby zapraszali Jezusa do działania w sobie i przez siebie, to właściwie dalszy ciąg się dzieje w sposób niepowtarzalny, wyjątkowy w życiu każdego z nas. Nie? Bo to już jest historia święta każdego z poszczególnych osób, każdej z poszczególnych osób. Ale ona sama, jakby wierna tej idei, krok po kroku robiła to, co usłyszała i co zrozumiała, że Jezus jej każe robić. Nie? I tak powstawało zgromadzenie i tak powstawało rozumienie w ogóle kultu duszy Pana Jezusa. Także, że to jest historia, która się zaczęła od matki Tajber i trwa nadal. Nie? W ten sposób także powstał świecki ruch Solaris. Właśnie tam dusza Jezusa, która ciągle żyje w nas, jest bardzo wyeksponowana i też powstał obraz przepiękny, który w Siedlcach widziałam. W Siedlcu. Przepraszam, że cię poprawiam, bardzo ale jest dobrze. Duże miasto Siedlce, ale tak. Jest maluńka mieścina Siedlec koło Krzeszowic. Tak, to genialny jest dobra kolekcyjny. Siostra bardzo, bardzo często, za rzadko, wiadomo, ale robi tam rekolekcje. Bardzo was serdecznie tam zapraszam. Siostry tak gotują, że po prostu, no naprawdę, zwiedziłam parę domów, a tam jest rewelacyjnie. No i w ogóle jest rewelacyjnie wyposażony. Czyli i dla duszy, i dla ciała. Tak, i to jest ważne, jak się wchodzi w proces rekolekcji, żeby wszystko tam w tym współgrało. Natomiast obraz przepiękny, kaplica też, no ale myśli się o tej duszy Jezusa i z początku wydaje się to lekko abstrakcyjne, że tak powiem, nie? Jak siostra to
to rozumie? Jak mogłaby nam to przybliżyć? Może zacznę od tego obrazu, bo on też bardzo dużo tłumaczy. On jest namalowany według wizji, którą miała matka Paula. Właśnie to była też moment taki zwrotny. Ona usłyszała wtedy, daję ci do uczczenia moją najświętszą duszę. I w jaki sposób to było też u początku jej takiej tworzącej się świadomości, że jest wezwana do tworzenia takiego zgromadzenia. I na tym obrazie Jezus, z duszy Jezusa wychodzą promienie światła. I to jest pierwsze takie przesłanie bardzo ważne, że Bóg się objawił przez człowieczeństwo Jezusa Chrystusa. Stąd ten kult duszy Pana Jezusa. To nie jest takie bardzo abstrakcyjne. Po prostu chodzi o przypomnienie tej prawdy, że Bóg naprawdę stał się człowiekiem. I że Bóg się objawił w człowieku Jezusie Chrystusie, który ma i ludzkie ciało, i ludzką duszę. Ale właśnie to światło przypomina, że to jest jedyne źródło światła. Znaczy, że nie mamy innego źródła miłości, świętości, dobroci, piękna, życia. Nie? Że wszystko pochodzi od Boga. To jest to słońce wschodzące, które nas nawiedziło. I w ten sposób ta dusza Pana Jezusa po pierwsze staje się dla nas wzorem, dla naszego człowieczeństwa. Czyli my uczymy się, jak być człowiekiem, co to znaczy być człowiekiem, patrząc na duszę Pana Jezusa. A drugie, że to się staje źródłem uświęcenia naszych dusz. I tutaj się łączą te dwie prawdy, że Jezus żyje w nas i ten kult duszy Pana Jezusa, tak rozumiany. Bo w wizji Matki Pauli było coś takiego, że te promienie, które wychodziły z duszy Jezusa, dotykały ludzi w kościele. Nawet przechodziły przez ściany kościoła, dotykały ludzi, którzy byli na ulicy. Czyli my nie mamy swojego światła, ale tym bardziej jesteśmy w świetle, im bardziej zbliżamy się do Jezusa. To światło zaczyna nas prześwietlać. Czyli ta świętość, ta dobroć, to piękno duszy Pana Jezusa zaczyna przenikać nasze dusze. I my możemy stać się odblaskiem tego światła, właśnie to znaczy być solaris, czyli być świetlistym, być promieniującym. I to jest, tu wychodzimy z przestrzeni w ogóle abstrakcji i dotykamy bardzo egzystencjalnych rzeczy. Chcesz być dobry, chcesz być piękny, rozwinąć swoje człowieczeństwo do pełni, to nie musisz wyprodukować tego sam. Masz się zbliżyć do Jezusa, a On się zbliża do Ciebie w Komunii Świętej, przychodzi tutaj, nie? Jest w Twojej duszy. I jeżeli pozwalasz, żeby Jego światło rozświetliło wszystkie przestrzenie Twojej duszy, to Twoja dusza zaczyna świecić Jego światłem. Nie? Mówiliśmy o tym, chyba mówiąc o świętych, o tajemnicy świętości, no bo to jest właśnie ta dynamika. Ale to samo serce tej duchowości to jest to, no ten Jezus nie jest gdzieś daleko. On nie jest gdzieś w niebie. Przyjąłeś Go w Komunii Świętej. No to pozwól Mu świecić w Twoim życiu. Matka Paula to zrobiła genialnie w swoim własnym życiu, a przed nami, każdym z nas, stoi to samo zadanie. No, ja jestem tak mocno poruszona i wzruszona, bo jak się odmawia bardzo prostą modlitwę nawet, zaraz porozmawiamy o tej modlitwie, którą ułożyła siostra Paula, ale po prostu kiedy się budzi człowiek rano i mówi: Boże, działaj przeze mnie, mów przeze mnie, rób przeze mnie i doświadczy się tego. Mhm. No to ja mam ciary. To tak przekracza moje naturalne zachowania, pomysły i no po prostu to tak jest, nie? Tak, że to światło rzeczywiście nas przenika, idzie dalej. Dlatego mówię, tutaj bardziej jest kwestia życia tą prawdą, niż jakichś wielkich teorii wokół tego. Oczywiście, że ta duchowość ma bardzo dużo wymiarów dotyczących, nie wiem, relacji z Bogiem Ojcem, z Maryją, rozumienia Kościoła jako mistycznego ciała, walki duchowej i tak dalej. Ale tak naprawdę samo serce jest właśnie w tej jednej świadomości, jednej prawdzie. Bo nawet pamiętam, że kiedyś spotkałam się z takim gdzieś tam, chyba to były wspomnienia sióstr, że one już w którymś momencie mówiły, ale matka ciągle mówi w kółko o tym samym, a Jezus żyje w nas, no bo to jest kwestia później doświadczania tego w życiu, nie? To jest istotne. Ja myślę, że ona poświęciła temu całe swoje życie i można powiedzieć, że w jakiś sposób oddała swoje życie tej prawdzie. Akurat w tym domu w Siedlcu ona spędziła ostatnie miesiące swojego życia, 1,5 roku właściwie, i tam zmarła.
I takie zawsze przychodzi mi do głowy taka refleksja, że to jest to miejsce, gdzie ziarno jej życia obumarło i dzisiaj wydaje ten plon stokrotny. Ludzie tam jeżdżą na rekolekcje, poznają tą prawdę, uczą się żyć Chrystusem i to jest o co chodziło. A jak siostra rozwijała swoją duchowość i wzrastała, zanim na przykład dołączyła do zakonu, to co ta świadomość tego, że dusza Jezusa, że Chrystus żyjący w nas zmieniła? A, nie, to ja tak naprawdę to dopiero jak wstąpiłam do zgromadzenia, to poznałam tą prawdę. No i co to zmieniło? Bo można powiedzieć, że mnie troszkę się tak trafiła ta duchowość jak ślepej kurze ziarnko. No, bo ja nie jakby wstąpiłam do zgromadzenia nie będąc świadoma tej duchowości. I dopiero ją poznałam właśnie w czasie formacji zakonnej. I muszę powiedzieć, że bardzo potrzebowałam wielu lat, żeby to we mnie dojrzało i pewnie nadal będzie dojrzewać. Ogromnym takim momentem, takim bardzo dynamizującym to moje rozumienie, to było właśnie powstawanie świeckiego ruchu Solaris, że jakby mocniej poczułam się w tej misji. Tak? Do tej pory traktowałam to trochę bardziej jako mój prywatny styl życia, że mam się uczyć w taki sposób, że zwracać się do Jezusa, że pozwalać Mu działać w sobie i przez siebie. Ale kiedy dotarło do mnie, że Pan Bóg wzywa nas, bo to ja nie byłam sama w tym, do tego, żeby powstawał właśnie taki ruch, który innych zapala do przeżywania tej prawdy, to ja sama zaczęłam bardziej świadomie żyć tą prawdą. Też zaczęłam, bo wcześniej nie robiłam tego regularnie, zaczęłam każdego dnia, tak jak wszyscy w ruchu Solaris, modlić się modlitwą Jezu żyjący we mnie. I muszę powiedzieć, że to ma siłę. Znaczy, to nie jest taka siła magiczna, wiesz, pod tytułem odmów sobie tą i tą modlitwę i to wywoła taki i taki efekt. Ale kiedy ja świadomie mówię do Jezusa każdego dnia, wiem, że żyjesz we mnie, poddaję się pod Twój wpływ, działaj we mnie, działaj przeze mnie, posługuj się moim człowieczeństwem, no to Jezus to słyszy i po prostu bierze to na poważnie. Bo to jest ten akt, o którym mówiła siostra, przy tym, kiedy Paula stwierdziła, dlaczego wychodzimy z kościoła, zadała sobie pytanie i nic się nie zmienia. Tak. No właśnie, bo brakowało tego aktu. Tak, tej świadomości. Oczywiście on nie musi zostać wyrażony dokładnie tymi słowami, ale ona ułożyła taką długą modlitwę takiego aktu właśnie poddania się pod wpływ Jezusa, ale chodzi o to właśnie, żeby ludzie wychodząc z kościoła wyszli z Jezusem, nie? Świadomie wyszli w Jego obecności i stali się Solaris, czyli stali się odblaskiem Jego światła. Ta nazwa też pochodzi od matki Pauli. Myśmy sobie jej nie wymyślili. Nawet rzekłabym, że był duży opór przy tworzeniu ruchu na tą nazwę, szczególnie Chorwaci, bo są osoby, które żyją tą duchowością także w innych krajach. Mieli taki ojciec Marko, taki Paulin, który szerzy tą duchowość na Chorwacji, mówił tak, że to nie bardzo, bo to tak z solarium się kojarzy i tak dalej. To nie, to słabe. Ja mówię, ale nie mamy za bardzo wyjścia, dlatego że tak naprawdę to jest nazwa, imię, słowo, które matka Paula usłyszała od Boga. Ona się pytała, jakie będzie jej duchowe imię. I usłyszała słowo Solaris, ona nawet nie rozumiała jakby jego znaczenia, to po łacinie znaczy słoneczny, promieniujący i właśnie jakby dotarło do niej, że to jest duchowe imię tego, każdej tej osoby, która żyje tą duchowością i to jest prawda, my nawet nie mówimy, że jesteśmy w ruchu Solaris, tylko jesteśmy Solaris, albo raczej no staramy się być Solaris, staramy się promieniować tą prawdą. I dlatego, jeżeli ktoś mnie pyta o nazwę Solaris i kojarzy się mu to z autobusami, z Lemem i tak dalej, no mówię, tak, zaprawdę powiadam wam, zanim Lem powstał, no już byliśmy. Więc my mamy tutaj wszystkie prawa autorskie do tej nazwy. Ale miło jest, jak ktoś jedzie na spotkanie Solaris autobusem Solaris, to też to jest całkiem przyjemne.
XXI wiek, to tak. Po prostu wykorzystujecie wszystko, co jest. Okej, okay, no ja jestem pod wrażeniem tego i to jest dla mnie bardzo wzruszające, jak wczoraj też przed naszym spotkaniem słuchałam sobie troszeczkę na ten temat, bo to jest w ogóle bardzo ciekawy temat, to wzruszyło mnie to naprawdę do głęboko, że to nasze połączenie tutaj, to nasze spotkanie na tym kanale też nie jest przypadkiem, bo jest bardzo dużo o świetle, właśnie o tym przenikaniu. No i wzrusza mnie to, bo to jest dla mnie taki właśnie żywy, działający Bóg, który pokazuje mi, mam więcej w swoim zamyśle, niż objawia tu i teraz, niż mnie się wydaje. Tak, znaczy muszę powiedzieć, że ilość zaskoczeń, jakie przeżyłam w życiu od takiego właśnie momentu, kiedy zaczęłam bardziej świadomie modlić się tą modlitwą i to jeszcze na takiej zasadzie, że modlę się nią i słucham, co Jezus chce powiedzieć, do czego mnie wzywa, to ile rzeczy się wydarzyło, które dalece przekraczają moje spodziewania, to jest bardzo, 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 bardzo dużo takich wydarzeń. I rzeczywiście my jak się, zanim się spotkałyśmy i rozmawiałyśmy o podcaście, to było tak, że ja prowadziłam bloga i czułam, że jakby ta formuła się wyczerpała. Że coś tam jeszcze chciałabym robić, ale to, jak to się potoczyło, no to już jest po prostu bajka. Ale opowiem jedną rzecz, która się przydarzyła w kontekście właśnie tego słuchania Pana Jezusa i tworzenia ruchu Solaris. Było tak, że już wiedzieliśmy, że chcemy się modlić tą modlitwą. To były takie skromne początki. I kiedy modliłam się tą modlitwą, to po prostu w sposób jakby, nie wiem, tak jasny i precyzyjny pokazało mi się coś takiego, że no ale trzeba zrobić aplikację z tą modlitwą. W sumie dobrze. Nie mam zielonego pojęcia, jak się tworzy aplikację. Znalazł się człowiek, zaczęliśmy tworzyć aplikację, bo ludzie chcieli mieć przy sobie w telefonie tą modlitwę i tak dalej. I od człowieka do człowieka udało nam się zrobić aplikację, która jest w 12 językach, ta modlitwa jest w 12 językach, także po chińsku. I jak patrzę na te krzaczki, to muszę wierzyć, że za tymi krzaczkami się kryją słowa Jezu żyjący we mnie. Ale ufam, że tak jest. I to jeszcze tłumaczone przez tych, którzy są native speakerami. Czyli to nie jest tak, że ktoś znał jakiś język i nam to przetłumaczył, ale Pan Bóg nagle nam wskazał ludzi, którzy żyją w tych środowiskach, są w tych krajach. I oni też chcieli przetłumaczyć tę modlitwę dla swojej narodowości. I to się właśnie tworzy tak. Nie chcę powiedzieć bez wysiłku, ale to jest jakiś tak jakby się znaleźć we właściwym nurcie, we właściwym miejscu i porywać jakiś prąd, że uczestniczysz nie w swoim dziele, tylko Pan Bóg to robi, a ty masz dołożyć do tego swój mały kawałeczek. No ale to też dzieje się, bardzo się z tym zgadzam. Myślę, że podcast jest też na to tego dowodem, jak nagle pojawiają się ludzie i się zrzeszamy na takim poziomie, który był dla nas, jak pamiętamy pierwszy odcinek, jakoś to będzie, rozeznajemy na bieżąco. Tak. W zasadzie to nie wiemy, co robimy. A jednak się to dzieje. Nie? Ale ciekawe, że po decyzji, prawda? Że jest jakaś decyzja, dobra, robimy, robię z tym, co mam i tak też musiało być w ruchu Solaris. Ale pomyślałam sobie, opowiedzmy o tym w następnym odcinku, rozbierając ten ruch. Mogę opowiedzieć bardzo, bardzo wiele anegdotek na temat tego, jak Pan Bóg pokazał, że to jest Jego dzieło i że to On działa. Ach, zostawimy Was z niedosytem. Tak jest. I tutaj jest bardzo ważna informacja, że w tej formule odcinek raz będzie pojawiał się u nas na kanale Do Światła, a raz właśnie na kanale Solaris. Zapraszam Was, tam już jest mnóstwo materiałów konferencji, więc odsłuchujcie. Tak, chcę powiedzieć, że kanał Solaris to jest taki kopciuszek przy Do Światła, który bardzo profesjonalnie tutaj Sylwia ogarnia, ale no właśnie próbowaliśmy już wrzucać różne konferencje, także słuchajcie, oglądajcie. I dajcie znać, co w was robi to zdanie Jezus żyje we mnie. Mhm. To jest bardzo. Tak, a jak spotkamy się następnym razem, to może on już też coś tam podziała. Amen. Amen. Do zobaczenia.
Jeśli ten materiał był dla Ciebie ważny, nie zapomnij zostawić subskrypcji i kliknąć dzwoneczka. Zapraszamy Cię również do grona naszych patronów, abyśmy razem mogli realizować następne odcinki.